Jestem w Dolinie Pięciu Stawów. Stawów nie widać, bo są zamarznięte. Jest bardzo mocne słońce. Zobaczymy, jak sobie obiektyw poradzi z flarami. Poradził sobie całkiem nieźle. Trzeba pamiętać, że ultraszerokie obiektywy na łapanie różnego rodzaju odblasków są narażone najmocniej. Czasem nawet niewielkie przekadrowanie diametralnie zmienia rozkład i siłę świecących plam. Obiektyw wykazał się wysokim kontrastem, który przydaje się podczas fotografowania słonecznej zimy. Noc jest bezksiężycowa, za to bardzo jasno świeci Wenus. Spróbuję zrobić jakieś zdjęcie nocne. Na zdjęciu zjawisko, które można fotografować raczej tylko w górach, zachód Wenus. To po księżycu najjaśniejszy obiekt na nocnym niebie. Mimo nie najlepszej widoczności i lekkiej mgły, obiektyw świetnie sobie poradził i to przy otwartej przysłonie. Krótka ogniskowa pozwala na rejestrację półminutowych ujęć bez widocznych przesunięć gwiazd. No miałem iść przez Siklawę, ale nie ma drogi. W Tatrach czasami trzeba po prostu zawrócić. Tatry uczą pokory. Mimo pięknej pogody, trawersowanie nieprzetartego szlaku bez odpowiedniego sprzętu w tych warunkach byłoby zbyt niebezpieczne. Ultraszeroka optyka także uczy pokory, gdyż akurat tutaj nie oddała grozy miejsca. Za to wyjątkowo malowniczo ukazała drogę w Dolinie Roztoki podczas złotej godziny. Wracam już z piątki, Dolina Roztoki. Nie udało się zrobić co prawda Siklawy, ale bardzo ciekawy jestem pozostałych zdjęć. 11 mm uczy zupełnie innej fotografii. Przerysowania są tu dozwolone i pozwalają stworzyć kompozycje niedostępne dla węższej optyki. Istotny bywa w nich kolor, obecny podczas wspomnianych wcześniej zachodów i wschodów słońca. Ultraszeroka optyka to najtrudniejsze wyzwanie dla projektantów. Wymagane są kompromisy, a jednym z nich jest widoczna aberracja chromatyczna. Mając do dyspozycji obiektyw Canon 11-24, zestawiłem zdjęcia z obu i okazało się, że zjawisko to występuje w podobnym, choć w niewielkim stopniu. Lightroom pozwala usunąć zabarwienia, jeśli tylko nie są zbyt duże, praktycznie bezstratnie. Do tego celu służy prosta komenda w zakładce Lens Corrections, która w przypadku Canona oraz Iriksa poradziła sobie doskonale. Z większymi problemami aberracji chromatycznej możemy spotkać się podczas pracy z optyką mniej zaawansowaną bądź starszą. Za przykład posłuży zdjęcie wykonane lata temu amatorskim teleobiektywem, będącym konstrukcją jeszcze z XX wieku. Tutaj trzeba będzie wybrać zakładkę manual, kolejno przesunąć suwak E-mount do końca, poszerzyć zakres stwarzającej problemy barwy, aż zafarb na zdjęciu zniknie i przesunąć ponownie suwak E-mount w lewo, tuż zanim zafarb znowu się pojawi. Pozostawienie tego suwaka w skrajnej prawej pozycji może sprawić przykre niespodzianki w innych częściach zdjęcia.